jedzenie zimnych produktów to nie jest jakieś tam poświęcenie, wyrzeczenie i coś co niemożliwego. Mój ręcznik, który miał mi służyć, żebym się wycierała podczas morsowania. Tak wygląda wszystko. Wszystko, no człowiek sobie dźwiga, a później on tam za rogiem się przewróci i zostanie tam, nie? Witam was kochani. Dzisiaj można powiedzieć, że zaczyna się już moja podróż do Laponii, bo dzisiaj wylatuję z Chicago, lecę do, najpierw do Warszawy, potem do Gdańska. Tam mam półtorej dnia, żeby się przestawić na inną strefę czasową, zrobić jeszcze jakieś zakupy spożywcze, no i wtedy już ruszamy do Laponii. Tak więc zabieram was ze sobą w tą podróż. Kochani, ja was witam z Warszawy. Wylądowałam, teraz idę na przesiadkę. Kochani, jestem już w Gdańsku, czekam teraz na odbiór bagażu. Powiem wam, że nawet spałam w tym samolocie jak nigdy. A więc jutro odpoczynek, zakupy i ruszamy w takim razie dalej. Mazurskie klimaty. Witam kochani, my już jesteśmy w drodze. Jedziemy dzisiaj do Rygi. Jesteśmy, zobaczcie, nad jeziorem. I pierwsi szczęśliwcy. Już morsowali, dlatego szczęśliwcy, bo mamy bardzo dużo bagażu i tamten bagaż jest przywalony. Przywalony, ja jako pierwsza jeszcze wsiadałam, to wszystko mam na dnie i nie miałam dostępu do rzeczy. Jutro to sobie lepiej ogarniemy i będziemy jutro też morsować. A dzisiaj już część osób sobie morsowało. I mamy przerwę właśnie tak w naturze, na herbatkę, jakieś jedzonko, odpoczynek i dalej ruszamy. Kochani, my dzisiaj w drodze do Tallina, jesteśmy koło morza, idziemy się wykąpać. Przebraliśmy się na parkingu i idziemy. Jesteśmy właśnie przy morzu. Tutaj jest mapa, tylko chyba nie jest zaznaczone, w którym miejscu jesteśmy. Ostatni dzień jazdy przed naszą wyprawą. Nocowanie, jutro ruszamy, ale mamy tutaj właśnie przerwę. Wyjechaliśmy z Helsinek, jakieś 2 godziny jedziemy. No i oczywiście, zobaczcie, jest tutaj stacja benzynowa, zjedliśmy śniadanie i wchodzimy do wody. Część osób już weszła, jedzą śniadanie, a ci, co zjedli najpierw, będą teraz wchodzić. Tak więc ja za chwilkę wchodzę do wody.
kolejne, kochani, miejsce po drodze. Zajechaliśmy na stację benzynową, ale powiem wam, że tak uroczo i pięknie tutaj jest. Zobaczcie, jak ładnie. I szybki zwrot akcji. I w drugą stronę. Ojejku, jakie piękne czekolady. Pięknie. Ojej, zobaczcie to. Nie. Kochani, tutaj można kupić sery. I oni robią nawet tutaj sery na miejscu. Akurat nie w tym momencie, ale robią. Idę coś wybrać. Para. Zobaczcie, jakie piękne serki. Kawka, no nie mogę z tego miejsca, jest przeurocze. Jeszcze mam kawkę na drogę. Drugi mój serek. I zobaczcie, kochani, jak się zmienia krajobraz, bo... Znaczy krajobraz. Śnieg jest. Pada śnieg. Nasza ekipa i auta. Morsy z Kalisza. Kolejny postój. Jedzonko i kolejne fajne miejsce. Powiem wam, że w tej Finlandii naprawdę bardzo fajnie jest. Każdy robi foty. Kochani, mamy kolejny przystanek na kawę. Akurat w moim przypadku i takie ciasteczko. No i powiem wam, że już mrozik czuć. O, tutaj zobaczcie, pan ciągnie łańcuchy, bo o, próbuje wyjechać i nie może. Zakopały mu się koła. No i czuć mrozik. Ładnie słońce teraz zachodzi. Jedziemy dalej. Zostało nam do rowa jakieś 2 godziny. No i już całkiem niedaleko. A jutro? Dzisiaj jeszcze śpimy w ciepełku, a jutro śpimy już na zimie. Widzicie? Ale chciałam wam powiedzieć, minus 3, odczuwane minus 6, a wydawałoby się chyba, że przez to, że tak siedzieliśmy w tym samochodzie. Próbuję i próbuję, ale zawiesił się. Akurat te koła napędowe są w dołku. Dojechaliśmy już na miejsce. Pokażę teraz nasz dom. O, zamknięte już. Wchodzi się do środka. Jest ciepło. Czekajcie. O, tak będzie lepiej widać. Tutaj jest sypialnia. Łazienka. I co mamy dalej? O, światełko. Tutaj też. Tutaj będzie moje spanie. Będę mogła sobie spać przy kominku. Mamy też telewizor. Chociaż raczej nam się nie przyda. Będę spała na sofie. Mamy super kuchnię. Będzie można sobie kawę zrobić. Jest lodówka. Ekstra. Mam nadzieję, że za szybko wam nie pokazuję tego wszystkiego. W kuchni chciałam zapalić, ale nie wiem gdzie. O, jest. Lepiej widać. Jeszcze szybko łazieneczkę wam pokażę, ale zobaczcie to. Druga, znaczy to jest, może być też jako łazienka, ale jest pralka, jest prysznic i sauna. Pięknie. Muszę iść szybko po rzeczy. Teraz tutaj powiem wam, mało widać. Jestem na tarasie, jest dużo śniegu. Są krzesełka i pokażę wam jutro rano. A tutaj podobno jest rzeka. No pięknie. O, cudownie. Trzeba zabrać bagaże.
Słyszycie, jak skrzypi? Jest mrozik. Ostatni plecak niosę. Sauna się już grzeje. Naprawdę, jak na razie, świetne miejsce. Chciałbym, żebyście się nauczyli funkcjonować w tych warunkach bez korzystania z ciepła. To znaczy, abyście zrozumieli, jak funkcjonuje organizm, kiedy produkujemy ciepło, kiedy trzeba to ciepło oszczędzać, jakie są zależności, bo jak będzie możliwość, a mam nadzieję, że będzie, że to w trakcie tej wyprawy też będziemy musować, więc to jest tak, że musujemy, zostajemy na tym rodzie, to nie jest tak, że raptem jest ciepło, żebyście nauczyli z tym ciałem pracować. Z taką też założeniem, że no nie ma ciepła, a ciepło wytwarza nasz organizm i to jest takie ciepło najbardziej skuteczne. Bo jak mamy jakieś podgrzewacze, źródło energii, to wszystko może zawieść. Tylko nie ludzki organizm, bo ludzki organizm, jak jest odpowiednio sterowany, sobie poradzi, nie? I dlatego to jedzenie zimnych produktów to nie jest jakieś tam poświęcenie, wyrzeczenie i coś co niemożliwego. Ale żeby każdy sam dźwigał swój komfort, nie? Mm-hmm. Jeżeli uważa, że musi mieć lodówka, wszystko, no to jak sobie dźwiga, a później no, tam za rogiem się przewróci i zostanie tam, nie? Bo to nie jest potrzebne w ogóle, nie? Jaki fajny śnieg. Była sauna, a teraz jest śniegowanie. Ale nic nie widać. Chciałam nagrać, a tutaj nic nie widać.